Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Wasilewski i jestem autorem Złotej Setki Polskiego Rolnictwa. Jest to jedyny ranking obejmujący całą branżę rolniczą w mainstreamowych mediach. Jedyny tego typu ranking, który przedstawia siłę polskiego rolnictwa, siłę polskiej wsi. O tym, jak jest dobrze, niech świadczy fakt, że wszystkie przedsiębiorstwa, wszystkie spółki, wszystkie firmy, które znalazły się w rankingu Złotej Setki Polskiego Rolnictwa, osiągnęły przychód na poziomie 127 miliardów złotych. 127 miliardów złotych, proszę Państwa, to 1/3 całego budżetu Polski, całego budżetu Rzeczpospolitej Polski. Tak dobrze w polskim rolnictwie jeszcze nigdy nie było. Jak powstaje Złota Setka Polskiego Rolnictwa? Proszę Państwa, sprawdzamy i analizujemy wyniki, przychody i zyskowność poszczególnych spółek. Specjalny algorytm decyduje o tym, która z firm zwycięża. A teraz o wypowiedź proszę zastępcę dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pana Marcina Wronickiego. W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa chciałem Państwa przywitać na gali Złotej Setki Polskiego Rolnictwa wprost. Polskie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy przez ostatnie lata stał się bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Nasze firmy zdobywają coraz bardziej oddalone od nas rynki z dużym sukcesem, a polskie rolnictwo produkuje żywność na najwyższym poziomie. Dlatego warto doceniać przedsiębiorców i rolników z tej gałęzi gospodarki. Redakcja przyznała również dwie nagrody specjalne. Menedżerskim odkryciem roku w branży rolniczej został Romuald Wołyniec, Witera Polska. Chciałbym serdecznie podziękować za przyznanie tak cennej dla nas nagrody. Korzystając z okazji z tego miejsca, również chciałbym podziękować swoim pracownikom, partnerom handlowym, dystrybutorom i instytucjom naukowym, którzy przyczynili się do zdobycia tej cennej nagrody. Raz jeszcze dziękuję. Nieszablonową i innowacyjną jest Dolina 4.0, projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Bardzo się cieszę, że projekt Doliny Rolniczej 4.0 został nagrodzony w prestiżowym rankingu Złotej Setce Polskiego Rolnictwa Wprost. To wyróżnienie nie tylko dla samorządu województwa, ale całej branży rolno-spożywczej w naszym regionie. Branży, która chce stawać się jeszcze bardziej nowoczesna i innowacyjna. Serdecznie dziękuję za tę nagrodę. Nagrody specjalne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Polski eksport żywności co roku notuje coraz lepsze wyniki. Przez ostatnie 5 lat zwiększyliśmy go o 50%. Rok 2019 był rekordowym rokiem dla eksportu polskiej żywności. Wyniósł on 32 miliardy euro. Polskie firmy zdobywają nowe rynki zbytu, bardzo niekiedy egzotyczne. Bardzo nas to cieszy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa organizuje wyjazdy na targi, spotkania B2B, szkolenia dla przedsiębiorców. Pomagamy zdobywać nowe rynki zbytu. Naszymi hitami eksportowymi są różne produkty, w zależności od kraju, od części kuli ziemskiej. Jednakże na pewno branża mleczarska jest jednym z kluczowych elementów polskiego eksportu. Dlatego jest mi niezmiernie miło wręczyć nagrodę Mleczarni Piątnica. Gratuluję. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło, że Sęp Piątnica została wyróżniona tytułem najlepszego eksportera roku i znalazła się w zaszczytnym gronie Złotej Setki Polskiego Rolnictwa Wprost. Dziękujemy za tę nagrodę i uznanie. To dla nas duże wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy. Polskie jabłka zdobywają praktycznie cały świat. Dlatego jest mi niezmiernie miło wręczyć nagrodę specjalną dla gospodarstwa sadowniczego i producenta, dużego producenta soków, pana Wojciecha Klimkiewicza. Gratuluję serdecznie. Dziękujemy bardzo za tą nagrodę. Jest to dla nas duże wyróżnienie. Ciężko na to pracujemy całą rodziną. To jest sukces całej firmy, naszych pracowników, całej załogi. Dziękujemy bardzo.
Oprócz Złotej Setki Polskiego Rolnictwa nagradzamy również laureatów w platynowych piątkach poszczególnych podbranż. I są to dystrybutorzy, producenci maszyn, producenci środków ochrony roślin, producenci nawozów, mleczarnie, producenci pasz i przetwórcy. Zwycięzcą platynowej piątki producentów środków ochrony roślin został PASF Polska. Serdecznie gratuluję. Rok 2020 na pewno przez wiele osób będzie zapamiętany jako rok COVID-u i lockdownu. Z perspektywy BSF-u, z perspektywy mojej jako szefu działu agro, to przede wszystkim bardzo udany rok, rok sukcesów, jeżeli chodzi o naszą firmę, naszą branżę, w tym co robimy, czyli w sprzedaży i dystrybucji środków ochrony roślin. Po roku 2020 wychodzimy mocniejsi, raz, że mamy wyższe udziały na rynku, bo zdobyliśmy prawie 1% udziałów rynkowych. Dodatkowo jako zespół nauczyliśmy się lepiej, szybciej komunikować, nawet przy pomocy tych narzędzi online'owych. I to samo, jeżeli chodzi o naszych klientów. Także reasumując, czekamy na nowe wyzwania, na nowy sezon, na nowy rok. Na pewno wchodzimy w ten przyszły rok jako zespół silniejsi i jeszcze lepiej przygotowani. Dziękuję. Zwycięzcą wśród producentów nawozów okazała się grupa Azoty. Wyróżnienie w Złotej Setce Polskiego Rolnictwa jest dla nas, jak zawsze, bardzo nobilitujące. Ale co najważniejsze, jest utwierdzające nas w przekonaniu, że kierunki działania, które podjęliśmy w ostatnich latach w naszym biznesie agro, są właściwe, akceptowane przez końcowych użytkowników, czyli rolników, a także przez otoczenie. W sposób ciągły staramy się dostosować do zmieniających się warunków gospodarowania, ale także do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Sądzę, że to było podstawą dostrzeżenia nas przy tej nominacji. Przejdźmy do kolejnej kategorii, którą są producenci maszyn. W tej kategorii zwyciężył CNH Industrial. Chciałbym w imieniu marki New Holland oraz firmy CNH Industrial Polska serdecznie podziękować kapitule konkursu za przyznanie nam tego bardzo ważnego dla nas wyróżnienia. Dziękujemy serdecznie, że zostaliśmy dostrzeżeni jako firma, która dostarcza najwyższej jakości produkty dla polskich rolników. Mamy nadzieję, że kolejne lata również będą owocowały w podobne sukcesy. Dziękuję. Kolejną kategorią wśród platynowych piątek są producenci pasz. Bezkonkurencyjnym okazał się Cargill Poland. Chciałem podziękować przede wszystkim tygodnikowi Wprost za promowanie polskiej żywności, za współpracę w obszarach między innymi produkcji pasz i produkcji mięsa. Chciałem podziękować za wyróżnienie Cargill Poland w Złotej Setce Polskiego Rolnictwa za miejsce w platynowej piątce producentów pasz. Chciałem pogratulować wszystkim laureatom i wyróżnionym, bo to zaszczyt znaleźć się w gronie takich firm, które od wielu lat wspierają i są odpowiedzialne za sukces polskiego rolnictwa. Jako Cargill rzeczywiście jesteśmy największym producentem pasz w Polsce, ale to nie jedyna działalność, którą robimy. Handlujemy zbożami, handlujemy śrutami, roślinami oleistymi. W ramach firmy Conspol produkujemy najwyższej jakości mięso drobiowe. W Bielanach Wrocławskich produkujemy syropy glukozowe, gluten pszenny dla przemysłu piekarniczego, a od zeszłego roku wyrafinowane wyroby czekoladowe, które są wykorzystywane w przemyśle piekarniczym. To pokazuje, że jesteśmy obecni w wielu sektorach polskiego rynku rolno-spożywczego i to wyróżnienie powoduje, że jesteśmy dumni z naszej dotychczasowej pracy, za co bardzo dziękuję. Wśród hodowców i przetwórców zwycięzcą jest Animex Foods. Szanowni Państwo, w imieniu Animex Food pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie, za nagrodę w kategorii hodowla i przetwórstwo mięsa, a w specjalny sposób chciałbym zadedykować to wyróżnienie ponad 10 tysiącom pracowników naszej organizacji,
którzy szczególnie w tym 2020 trudnym roku wykazali się odpowiedzialnością, rozsądkiem, pozostali na swoich stanowiskach pracy, dzięki czemu mogliśmy dostarczyć konsumentom wysokiej jakości żywność. Przejdźmy do kolejnej kategorii, którą są dystrybutorzy. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się Hemirol. Dzień dobry, witam serdecznie. W imieniu całej firmy Hemirol, zarządu spółki serdeczne podziękowania za przyznaną nagrodę. Jest to dla nas potwierdzenie, że trud codziennej pracy przynosi efekty. Serdeczne podziękowania dla naszych klientów, rolników, dla których każdego dnia staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania. Serdeczne podziękowania. Kolejną kategorią są mleczarnie. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Dziękuję redakcji Wprost za docenienie grupy Mlekowita w rankingu Złotej Setki Polskiego Rolnictwa i przyznanie zaszczytnej nagrody. Nagroda Orła Wprost Polskiego Rolnictwa jest ukoronowaniem tytanicznej codziennej pracy całej grupy Mlekowita, zasługą pracowników, dostawców mleka, a przede wszystkim konsumentów. I to im chciałbym w tym miejscu podziękować. Z całego serca. Bez Was nie byłoby naszego wspólnego sukcesu. Bez Was nie byłoby Mlekowity. O palmę pierwszeństwa rywalizowała grupa Azoty z Animex Foods. Obie spółki osiągnęły przychody na niemal 7 miliardów złotych za rok 2019. Ostatecznie zdecydował potężny zysk, który wygenerowała grupa Azoty za 2019 rok. Było to ponad 600 milionów złotych i to dzięki temu grupa Azoty jest dzisiaj na pierwszym miejscu Złotej Setki polskiego rolnictwa. Wynik finansowy jest miarą kondycji w układzie surowce produkty. On jest bardzo istotny i w 2019 roku był bardzo dobry, tak to oceniamy. Dla nas bardzo istotne jest utrzymanie stabilności wolumenu, szczególnie w kraju, który jest dla nas podstawą działania. Stabilności, jeżeli chodzi o skalę działania. Uzyskaliśmy to dzięki rzeczywiście dostosowywaniu się i rozszerzaniu zdecydowanym portfela produktowego. Tegoroczna edycja Złotej Setki Polskiego Rolnictwa była wyjątkowa. Wszystko musieliśmy przygotować w formie zdalnej, w formie online. Ja jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom i wszystkim laureatom tegorocznej edycji. Miejmy nadzieję, że wyniki w przyszłym roku będą dla Was jeszcze lepsze, jeszcze łaskawsze, a my będziemy mogli spotkać się już w formie stacjonarnej. Serdecznie dziękujemy partnerom Złotej Setki Polskiego Rolnictwa, którymi są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, McDonald's Polska, BASF Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Animex Foods, Prodar, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier, Hemirol, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.